Józef Wojciechowski to jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Ciekawsze od jego biznesu, prowadzenie prężnie działającej firmy deweloperskiej, wydaje się życie prywatne biznesmena, który od dawna gustuje w o wiele młodszych modelkach. Na przestrzeni czasu widać też zresztą wyraźną tendencję spadkową, jeśli chodzi o ich wiek. Od sześciu lat miliarder jest wierny 29, letniej Patrycji Tuchlińskiej. Niedawno na świat przyszła druga pociecha pary. Córeczka Aurora. Mimo przepełniającej ich radości świeżo upieczeni rodzice nie chcieli tego od razu zdradzić. Fani wywnioskowali ten fakt po braku ciążowego brzuszka gwiazdy na zdjęciach publikowanych w sieci. Obserwatorzy nie mogli zresztą wyjść z podziwu, w jak znakomitej formie jest celebrytka. Od momentu porodu Tuchlińska już dwukrotnie udostępniała fotografie z niemowlęciem. Na żadnym z nich nie było jednak widać twarzy dziewczynki. Młoda mama wzięła sobie za punkt honoru ochronę prywatności i bezpieczeństwa swoich dzieci, dlatego raczej nieprędko zobaczymy, jak one wyglądają. Potwierdzają to najnowsze wycinki z życia Małego Augusta. Konto modelki na Instagramie podobne jest każdemu prowadzonemu przez żyjące w luksusach gwiazdy, sporo na nim pocztówek z ekskluzywnych wakacji, wystawnych imprez, profesjonalnych sesji zdjęciowych czy eleganckich wnętrz. Tuchlińska nieczęsto jednak dzieli się fotografiami z ukochanym czy z dziećmi. Ostatnia zrobiła jednak mały wyjątek. Wszystko za sprawą trzecich urodzin jej synka. Z tej okazji dumna mama wyprawiła małemu prawdziwą ucztę, której motywem przewodnim było szeroko rozumiane budownictwo w związku z ulubioną bajką chłopca, Bobem Budowniczym. Długi stół nakryto obrusem z motywem asfaltowej jezdni. Na blacie stały miniaturowe koparki i ciężarówki, a sam solenizant miał na sobie żółty kask i kamizelkę odblaskową. Zgodnie z przyjętą zasadą na żadnym ujęciu nie było widać twarzy Augusta. Nawet na pokaźnym, trzypiętrowym torcie znalazły się kolorowe i zapewne słodkie w smaku autka. Poza tym zarówno najmłodsi jak i dorośli mogli oddać się zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach i trampolinach. Na pierwszy rzut oka widać, że oprawa wizualna wydarzenia była drobiazgowo przemyślana. W dekoracjach dominowały przede wszystkim trzy kolory: żółty, pomarańczowy i czarny. Zobacz też, także była żona miliardera Józefa Wojciechowskiego. Nie może narzekać 77, letni Wojciechowski niedawno znów został ojcem. Weszła na jaw prawda w sprawie córek miliardera kryzysu Wojciechowskiego i Tuchlińskiej. Internauci dopytują. Patrycja nagle odpowiada: Józef Wojciechowski od dawna gustuje w o wiele młodszych modelkach, od sześciu lat, miliarder jest wierny 29, letniej Patrycji Tuchlińskiej braku ciążowego brzuszka. Gwiazdę młoda mama wzięła sobie za punkt honoru ochronę prywatności i bezpieczeństwa swoich dzieci. Dlatego raczej nieprędko zobaczymy, jak one wyglądają. Konto modelki na Instagramie podobne jest każdemu prowadzonemu przez żyjące w luksusach gwiazdy. Motywem przewodnim było szeroko rozumiane budownictwo w związku z ulubioną bajką chłopca. Bobem budowniczym oprawa wizualna wydarzenia była drobiazgowo przemyślana, zobacz też. Także je była żona miliardera Józefa Wojciechowskiego. Nie może narzekać 77-letni Wojciechowski niedawno znów został ojcem. Weszła na jaw prawda w sprawie córek miliardera Kryzysu Wojciechowskiego i Tuchlińskiej. Internauci dopytują. Patrycja nagle odpowiada: